Mike wszystkim z tej strony Spaniak i dzisiaj zaczynamy przygodę z grą Money Movers 2, z tego, że skończyliśmy race, więc też obiecałem, że będziemy kontynuować kolejne części z gry Money Movers, ponieważ strasznie dobrze się przy tym bawię. Jeżeli komuś się nie podoba, przepraszam, macie 1800 innych filmów do obejrzenia na moim kanale. Ale zaczynamy naszą przygodę. Ludzie się dziwi, że w ogóle grałem w to samemu, ponieważ ta gra jest przeznaczona dla dwóch osób. Moje paluszki są wystarczająco wyćwiczone, więc można w to grać samemu. A zobaczymy, jak będzie z tą częścią, czy tutaj też nam tak łatwo pójdzie, bo pamiętajmy, w pierwszej części praktycznie nie było żadnego wyzwania. A więc play game. Okej, mamy historię. No i mamy znowu historię, tak? List? O, list od ojca to był. To było w pierwszej części. Tatuś też jest w więzieniu. No mój pies zaczął właśnie drapać w kołdrę. Czyli uciekliśmy z więzienia, po czym dostaliśmy list od naszego ojca z planem więzienia, abyśmy go teraz uratowali. Jak widać, nawet tę samą jakby mapę mamy, czyli możliwe, że jesteśmy w tym samym więzieniu. I załóżmy, że w połowie będzie na przykład dojść do naszego ojca, tudzież przypuszczam, że może być tak, że dojdziemy do końca, to będzie nasz ojciec, niby z nim uciekniemy. Po czym nas coś złapie? Będzie dlatego trzecia część? Chyba jeszcze część? Money Movers 3, okej, widzę na dole. Niech więc już wiemy o wszystkim. Pierwszy level. Okej, znowu uczenie, czyli maluszek to sad, duży to strzałki. Okej, czyli na początku malcem idziemy, ponieważ nie mamy zbytnio możliwości. Otwieramy mu tam drzwi, więc teraz musi być duży. W tej części nie będę starał się o 100%, od razu mówię. Jeżeli nie zdobędę jakiegoś woreczka, to trudno. Oczywiście będę próbował. Znaczy, mówię inaczej, nie będę specjalnie omijał wszystkich woreczków, ale jeżeli jakiegoś nie znajdę, to trudno. Level complete, next level, dawajcie. Dobra, teraz tak, mały może wejść, o kurczę, no już widzę pierwszą różnicę, już jest jakiś gnat, na który będę musiał uważać. Więc tak, mały wchodzi tutaj, może wejść, aha, poczekajcie, muszę go wypuścić, musi wejść teraz na zieloną platformę. Teraz tak, mogę tu wyskoczyć, dziękuję. Jak ja będę miał w ogóle zdobyć ten worek z pieniędzmi tam na górze? Znaczy, że muszę przełączyć, poczekajcie, a i teraz muszę na niego wskoczyć i po prostu zrobić tak. Teraz musimy przejść tutaj, tutaj. Teraz ten może sobie po prostu normalnie przejść, bo nie spadnie tej dziury. Teraz czekam, żeby pocisk przeleciał i mogę przebić małym bratem. Idzie na pięknie, idzie na pięknie. Ogólnie, czy mogę tutaj część kiedyś może spacer, żeby kliknąć na kolejny level? Mogę! To jest wielkie ułatwianie. Teraz tak, znowu to samo co w pierwszej części, czyli laser nie aktywuje się w momencie, kiedy widzi małego, ponieważ jest dla niego za szybki. Pyk. Teraz tu włączymy przełączkę, która nam powoduje, że nasz duży brat może przejść. Jak widać, już dużym bratem na nic nie będziemy robić w tej części, znaczy w tym levelu, ponieważ wszystko zostało już tutaj zablokowane. Wszystko zostało też przejśnięte, wiem, poprawny polski. Nie przypinajcie się. Teraz tak. Duży musi rzucić krzesłem. Aha, czyli ja muszę zrzucić to krzesło, okej, czyli to nie chodzi o to, żeby po prostu tam wrzucić, bo myślałem, że właśnie będę musiał tak zrobić. Tylko muszę to przerzucić. What? Czy ja coś nie rozumiem? O, w końcu spadło, przez to mogę wyłączyć ten. O, nie chodziło o ten guzik. Czyli chodziło tutaj, żeby pewnie zrobić. Wtedy mam tutaj stópki. Mogę wyłączyć to. 3-pointer shot, a bo to był rzut za 3 punkty, dlatego tak miało być. Tutaj ten woreczek, teraz tędy. Teraz ten tutaj biały przycisk. I czemu mój pies czeka? Miko! 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 Okej, okay. Może że ktoś po prostu po klatce schodził? Coś w tym stylu. Okej, okay. To będzie dość problematyczne. Ja też widzę, co muszę zrobić. Mianowicie wejść tutaj, wziąć piłkę i rzucić piłką, aby przelatywała przez te wszystkie przyciski. Aha, i teraz to wszystko wraca. Okej, okej, okej. A, bo widzicie, co tutaj chodzi. Nie dobrze mi się wydaje, to ja nie będę wskoczyć na to, czyli muszę wziąć to. Czekajcie, czy tam pomarańczowe. Tak, będę rzucić tego pomarańczowego, ale muszę rzucić tu. Tak, powiedziałem, że nie będę starał się o te woreczki, ale jak to robię. Po prostu nie będę powtarzał lewej, że się nie uda kiedyś. Teraz tu. What the hell? Czyli to musi lecieć wolniej. Ostatnia próba. Jeżeli teraz się nie uda, to już mam po prostu wygichane na te. Okej, okay. Odpuszczam. Po prostu bierzemy piłkę. Rzucam sobie tam, gdzie miało polecieć. Zobaczmy, czy w ogóle z tego dużego bym był w stanie wskoczyć.
No okej, okay, czyli chciałem zrobić coś niepotrzebnego. Tu jest woreczek. Przechodź tutaj. I mamy zrobiony level. Nie robienie na 100% wychodzi mi świetnie, jak widać. Okej, okay, to jest strażnik, czyli teraz... O kurde. Okej, okay, mamy to. Teraz możemy to wyłączyć, przez to możemy zepchnąć skrzynkę na niego. On jest martwy już, na pewnie na stałe. Teraz musimy przejść tak, musimy przejść tak. Przechodzimy tu. Poczekajcie, teraz widzę, że tego młodego trzeba zrobić w ten sposób, a teraz trzeba zabrać tak tę skrzynkę. Poczekaj, młody. Młody sobie może już przejść w sumie i poczekać tutaj. Natomiast... O, fuck. Okej, okay. Schrzaniłem. Schrzaniłem. A, trzeba rzucić. Chodź! Dawaj, 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 dawaj! O, prawie mnie tam zmiażdżyło, ale daliśmy... Daliśmy radę. Okej, okay, jeszcze egzyt się nie aktywował. Dobrze to zauważyłem, bo był przypał. No, ale wtedy już by było pewne, że nie zrobimy tego na 100%. Okej, okay, on się może w tym chować, czyli ja się mam tutaj schować. Teraz tutaj włączę przełączkę, przez co otworzy się ta brama. Zobacz, przed tym dlatego nie zamknę. Okej, okay, zamknąłem to, czyli jeszcze raz muszę wejść. Teraz muszę spaść na dół. Okej, okay, schowałem się. Czerwony przycisk aktywuje nam bramkę tutaj, przez co młody może przejść. I mamy w sumie zrobiony level. Okej, okay, pyk. Dwójeczka jest przy wyjściu. Pięknie. Siódmy levelek bez żadnego większego problemu. Czy tak u mnie zaczęła się latać mucha? Nie wiem. Zaczynamy od młodego, który, jeżeli dobrze rozumiem, chce otworzyć żółtą. Czyli to jest to? Zaraz się przekonamy, czy to jest to. Tak, to jest to, tylko wtedy spada piłka. Aha. Poczekajcie, jeżeli tak zrobię, to ja nie mogę być, prawda? Nie mogę, pewnie muszę rzucić tutaj tą piłkę i wtedy się wtedy tam zatrzaśnie, coś w tym stylu. Potrzebuję piłkę w lewym dolnym rogu, żeby móc tam zrobić, ale co mi to zrobi? Co mi zrobi ten przycisk żółty, biały, za przeproszeniem. Co mi otworzy, co mi zamknie, nie wiem. Okej, okay, mam zrobić tak. Okej. Okay. Poczekajcie, spróbuję wskoczyć po piłce, po woreczek. A tak jak powiedziałem, mam rzucić tą piłkę tam. A, to po prostu przepnie, okej. Okay. W sumie mogę chyba to tak zamknąć, mi się przynajmniej wydaje. Teraz ten przycisk musi przepchnąć tam. A nie, nie mogę zamknąć, bo inaczej mi nie wziął woreczka. Więc jest tu. Biorę worek. Skakuję na górę. Czekamy na teraz na dźwignię. Znaczy na windę. Bierzemy woreczek, skakujemy na górę, pyk. Tu prezentówka, no ja jestem bogiem. Jestem bogiem uciekania, jestem najlepszym, po prostu najlepszym złodziejem na świecie. Teraz tak, widzę, że mam zacząć od dużego, jeżeli dobrze rozumiem, tak? Czyli wyjąć tutaj sko... Nie. Oj, nie. Teraz szybko tak. Zejdź z tego. Teraz czekamy. Ja go mogę chyba w ogóle zamknąć, jeżeli dobrze mi się wydaje. O. Tak mi się wydaje, że mogę go zamknąć, tylko muszę go odbugować. Teraz mogę to trzymać. Jak on przejdzie sobie do środka, to wtedy mogę po prostu z tego zejść i on jest zamknięty. Tak, czerwony przycisk, żeby ten duży spadł. Więc jest tutaj. Okej. Okay. Teraz tak, duży musi tutaj poczekać, żeby dać mu przejście w ten sposób. Pyk. Teraz znowu tylko młodym się przerzucę, żeby mieć worek. Biorę pieniądze i mamy zrobione. Który to ślepy w sumie jest? 8, 9? 10 lewe przed nami, okej, okay. Gilotyna. Nie mogę teraz tak, czyli muszę zrobić tu. Jeżeli to przełączę, spadnie przycisk, który... Przejdźcie, strzel to. Okej, okay, nie mogę to przejść. Spadnie tabelka i to zablokuje strzelanie, prawda? Tak, to zablokowało strzelanie. Teraz... O. Chyba widzę mój błąd. Nie będę powtarzał teraz w takim razie, ale widzę mój błąd. Najprawdopodobniej chodziło o to, żebym pierwszy szedł młodym. Dopiero potem zestrzelił tą belkę, coś w tym stylu. Więc mamy już powiedziane, w 10 levelu jest błąd. Błąd, który kosztował nam całą przygodę. A my
Zrobiliśmy właśnie połowę gierki. Czyli w tym momencie, dlatego że muszę uchwycić też psa i też, że była właśnie połowa. Zakończyłem pierwszy odcinek. Niestety, nie udało mi się zrobić 10 levelu na maksa woreczków, więc już wiemy, że nie odblokujemy levelu bonusowego. Ale też wiemy, że bonusowy level polega tylko na tym, że zbieramy woreczki, które nie dają nam nic a nic. Oprócz tego, że mam większy wynik. Więc to ma tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Wiem, krótszy odcinek, jak powiedziałem, ale tak są zasady tej gierki. Widzimy się w kolejnym, gdzie będziemy przechodzić przez na pewno trudniejsze levele, ponieważ patrzymy już, że jest tutaj więcej mechanizmów niż było w pierwszej części. To było tyle, ja się tym żegnam. Łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Siemanko, peace, yo!